Widzowie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam prawdopodobne lokalizacje chapteru trzeciego. Jak bardzo dobrze wiecie, mamy przecieki na temat tego, że rozdział trzeci nadchodzi i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się nieco głębiej temu, co już widzieliśmy wcześniej. Ale zanim to, oczywiście widzowie, jeśli pod tym odcinkiem wbijemy 10 tysięcy łapek, pojawi się kolejny odcinek na temat kolejnego sezonu lub też chapteru trzeciego. Także koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli nie chcecie pominąć żadnych newsów, no to subskrybujcie dzwoneczkiem i koniecznie jeszcze dzisiaj wpiszcie kod Ewela do sklepu. Ja wam bardzo dziękuję. Skąd w ogóle wzięła się teoria na temat tego, że już widzieliśmy miejscówki z chapteru trzeciego? Okazuje się, że CypherPK nagrał nowy film, w którym dał nam nowy teaser. I wy teraz oglądniecie sobie ten kawałek. You guys remember about what we talked about today? Go ahead and take a look at some of the trailers that have come out in Fortnite and try to connect some dots, because we might have seen something that is on the chapter 3 map. Already. Także wedle Cyphera PK'a powinniśmy cofnąć się do trailerów i połączyć kropki. A więc w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie trailery, które były w tym sezonie i ja przygotowałem dla was 10 lokacji, które mogą pojawić się w chapterze trzecim. No i zaczynajmy. Słuchajcie, pierwsza miejscówka, którą udało mi się znaleźć, jest to miejscówka górska. I zobaczcie, mamy tutaj Fortnite Official LeBron James Trailer. Czyli to mamy tutaj zapowiedź właśnie LeBrona. I pierwsze co, pamiętajcie, traktujcie to wszystko z przymrużeniem oka. Ja nie mam żadnych potwierdzonych informacji. To, co znalazłem w tym filmie, tego po prostu nie ma na mapie, a według Cyphera prawdopodobnie te lokacje będą w kolejnym chapterze. I mamy tutaj oficjalny trailer LeBrona. Zobaczcie, mamy tutaj LeBrona, który sobie leci. I pamiętajcie o zdaniu Winter is coming, czyli zima nadchodzi, a mieliśmy tutaj miejscówkę górską. Tutaj znowu mamy śnieg. Mam nadzieję, że nie przyjdą mi prawa autorskie do tego. I zobaczcie na to. Mamy tutaj LeBrona, który wylądował sobie na mapie. I jeszcze raz, mamy górę lodową. Takiej góry prawdopodobnie nie mamy, ale tego nie jestem pewien, bo być może jest to z innej perspektywy wzięte, ale wydaje mi się, że takiej dokładnej góry nie mamy. Mamy bardzo podobne. Podobno w kolejnym sezonie mamy dostać dużo górskich terenów, na których będziemy mogli się wspinać i w ogóle, także zobaczcie na to. Tutaj mamy górę, a tam w oddali, lub też jest to kolejna góra, mamy po prostu więcej zimowego terenu. Ja przypominam jeszcze raz. Winter is coming, górskie tereny, wspinaczka. To jest w przeciekach, no i to by pokrywało się z tym trailerem. Także to jest pierwsza lokacja według mnie, która może się pojawić. Czyli po prostu górskie tereny. To jeszcze nie jest wszystko, ponieważ mamy tutaj boisko. Zobaczcie, mamy tutaj boisko i takiego boiska nie ma. To jest znowu zapowiedź LeBron Jamesa. I po pierwsze, nie ma takiego boiska, nie ma takiej siatki, nie było takich traków. Wiadomo, dużo rzeczy jest zrobionych pod trailer. Ja zawsze o tym przypominam, że na przykład jest dużo więcej drzew na mapie, żeby ten trailer lepiej wyglądał. Ale zobaczcie na to. Mamy tutaj boisko, mamy LeBrona znowu. No i tutaj sobie grałem w kosza, okej. Mamy lokację, która jest w grze, ale nie wygląda w ten sposób. Nie jest w tym miejscu. W tym miejscu mamy parkura na obecnej mapie. Ja przypominam, że na przykład Pleasant Park, czyli przyjemny park, pojawił się w rozdziale pierwszym, tak, i pojawił się w rozdziale drugim. Być może ta miejscówka będzie na kolejnym rozdziale, jako stała miejscówka, która po prostu przeszła z mapy na mapę. I teraz zobaczcie, tu w tle mamy totalnie inną mapę. Mamy tutaj palmy, mamy tutaj plażę, no a na oryginalnej mapie mamy tutaj po prostu skałę. I to są takie miejscówki szukane moim zdaniem na siłę. No starałem się znaleźć miejscówki, które rzeczywiście mają sens i których rzeczywiście nie było. To wydaje mi się, że być może jest to przerobione na potrzeby filmu, ale są również na tym odcinku miejscówki, których w ogóle nie ma w tym rozdziale i nie mają one w ogóle nawiązania do tego, co było. Teraz przechodzimy do ciekawszego miejsca. Ja przypominam, rzeczywistość zerowa, czyli realny świat. Zobaczcie, mamy tutaj Reality 1935. Nie wiem, czy to jest rok, czy co, ale mamy tutaj fundament. Fundament, on oczywiście się obudził pod wodą, jak bardzo dobrze wiecie. I mieliśmy w sumie też lokację pod wodą, ale to przejdziemy dalej. Dobra, patrzymy. Mamy tutaj fundament, który się przebudził, trafił do innej rzeczywistości i mamy tutaj Batmana. Dlaczego ja uważam, że Batman może mieć swoją lokację? Być może będzie to jakaś lokacja na chwilę, czy coś takiego. Nie wiem, czy to będzie. Ja przypominam jeszcze raz. To są wszystko, widzowie, domysły na temat tego, co powiedział nam Cypher. Także lecimy dalej. Zobaczcie, to wygląda w ogóle jakby to było no to z innej gry, że coś takiego nie ma prawa miejsca i wydaje mi się, że raczej rzeczywiście czegoś takiego nie dostaniemy w rozdziale kolejnym, ale to już możemy dostać. Tutaj mamy Batmana, który był w
zapowiedziach kiedyś, to było w chapterze bodajże, no w chapterze pierwszym oczywiście, ale mieliśmy lokację Batmana i być może taka lokacja też się pojawi. No dziwne, że oni połączyli te jakby wiecie, tutaj właśnie Batmana z fundamentem. Dla mnie to jest trochę niezrozumiałe, być może i pewnie tak też było na potrzeby komiksu, ale być może jakaś miejscówka Batmana, zobaczymy. No i robi się coraz ciekawiej, zobaczcie, mamy tutaj czarną dziurę, czarna dziura. Ktoś tęskni, bo podobno ma być, ale nie wiem, nie wiem czy tak się wydarzy. Jeśli się tak wydarzy, to wnoszę tutaj łóżko i... Ej, zróbmy tak! Wnoszę tutaj łóżko jedynkę i śpię tutaj i robimy streama 24H. Co wy na to? Dajcie łapkę w górę, jeśli tak. I napiszcie w komentarzu, tak Rafa, śpimy na streamie. Tak napiszcie w komentarzu. I mamy tak, chapter numer 2. Tak to wygląda, mamy tutaj samolot. No nie, te wszystkie lokacje są teraz oczywiście na mapie. To jest zapowiedź chapteru numer 2. Ale jest pewna lokacja, o której ja trąbię przez 10 sezonów, że być może w końcu będzie. Przez 8, nie przez 10, bo 10 nie było. Ja to też jestem, ja nie wiem co ja to gadam czasami. Dobra, oczywiście tutaj mamy łowienie. Mamy wszystko co dostaliśmy w tym sezonie. Ktoś w ogóle pamięta ten domek na środku mapy? Ktoś pamięta z was? Dajcie znać. I jesteśmy w tym miejscu. Słuchajcie, być może też to jest na potrzeby po prostu traileru, ale czegoś takiego nie dostaliśmy. Więc jakie ja mam tutaj uwagi? Być może to będzie na nowej mapie, być może to się jeszcze stanie teraz, a być może po prostu to nie ma żadnego sensu i chodziło o to, żeby to fajnie wyglądało. Chodzi tutaj dokładnie o ten moment. Zobaczcie. 3, 2, jeszcze nie? 3, 2, tu jest kocikącik? Nie, to nie jest kocikącik. W ogóle tu jest jakaś lokacja, widzicie? No, tu jest jakaś lokacja. Jest zima tutaj. Jest zima też tutaj. To też w ogóle dziwnie wygląda, no nie? W sensie, jeszcze raz się powtórzę. Ja wiem, że to jest na potrzeby traileru. Zdaję sobie z tego sprawę, ale jest jeszcze coś tutaj. Zobaczcie, 3, 2, 1. O, proszę bardzo. Mamy świąteczne miasto i te przypominam to, co Cypher mówił. Cypher mówił, połączcie kropki, być może już coś z trailerów jest na kolejnej mapie. I być może to są takie małe teasery. Ja przypominam, to jest sezon 6. Oni już prawdopodobnie mieli dawno temu gotowe, co będzie w kolejnych rozdziałach. W kolejnych rozdziałach, o ile takie będą. Ja daję 99% na to, że będzie. Okej. I jeszcze coś tutaj. Tak, jeszcze jedna rzecz tutaj, czekajcie. I teraz tutaj będzie coś ważnego, zobaczcie. Tutaj, każdy to pamięta. Okej, i patrzcie na to. 3, 2, 1. I to będzie mocne. Patrzcie się na to. Dużo osób uważa, że być może tak mapa będzie wyglądać w kolejnym sezonie. Czyli, że nikomu już na komputerze się nie uda zagrać. Ale według mnie wcale tak to nie będzie wyglądać. I kiedyś już mieliśmy powiązanie realnego świata ze światem, który mamy w Fortnite. Ja uważam, zaraz wam powiem co uważam, oglądajcie do końca, ale ja uważam, że mamy tutaj ludzi. I mamy tutaj ludzi. Mamy człowieka numer 1, człowiek numer 2, człowiek numer 3. I dużo osób mówi, że ten skin, który tutaj stoi, jest to Thorin z karnetu, który mamy teraz. Ja wiem, że po tych pikselach jest cokolwiek, że ciężko jest cokolwiek zobaczyć, ale mamy rzeczywiście jakby oni się witali, jakby oni się widzieli i no głównie chodzi tutaj o to, o właśnie o ten realny świat, o to, co mamy tam w tle i głównie o tych ludzi, że mamy tutaj ludzi, którzy na siebie patrzą, w sensie postacie z Fortnite'a i że ta tutaj to jest Thorin. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Przechodzimy do jednego z najlepszych sezonów w Fortnite'cie, jeśli chodzi o klimat. To się ten klimat, jak wchodził wtedy chapter, patrzcie się. O! I tu już mamy, nie musimy dalej oglądać. Nie dostaliśmy takiej lokacji. No nie? Wiadomo, ja znowu przypominam, że takiej lokacji wcale nie musi być, ale jest to coś, czego nie zobaczyliśmy w tym sezonie, a być może zobaczymy na podstawie tego, co Cypher mówił w kolejnym chapterze. Są to rzeczy, których po prostu nie było. Tak samo nie było czegoś takiego. Nie było dużo rzeczy. I ja znowu się powtórzę, ja wiem, że dużo rzeczy jest po prostu robionych pod trailer. I przechodzimy do kolejnej lokacji, która wygląda nieziemsko. Dużo osób myślało, że na to zostanie... W sensie grota będzie wyglądać w ten sposób. Ale mamy tutaj Oriella, no nie? Oriella miała swoją miejscówkę w tym chapterze. Ona dostała taki mały zamek, tam był Scar i tyle. Nikt o niej nie wiedział, nic nie wiadomo co z nią. Była... Nie ma i być może ona trafiła do nas na chwilę przez przypadek, w wyniku czegoś, ale no po prostu ona zniknęła i jej po prostu nie ma, została tylko jej lokacja. I kogo my tu mamy? Zobaczcie, mamy tutaj, ja bym to porównał do groty, znowu tutaj mamy jakieś sianko, czyli takie midasowe rzeczy, no w sensie złoto, nie? Midasowe rzeczy. No jeśli by taka lokacja była w Fortnite w kolejnym sezonie czy chapterze, no to by było ekstra, naprawdę mega fajnie to wygląda.
No. To jest mocne. No i oczywiście ten skar, jak ona weszła, no to był skar z Afriko. To trzeba było go ukraść. Czyli jeszcze raz, według mnie to co teraz tutaj widzimy, być może okazać się miejscówką w kolejnym chapterze. Fajne by to było. Fajne by to było, naprawdę. Teraz wam pokażę miejscówkę, która wyszła przy samochodach. W sensie, jak były samochody, już zaplanowane samochody, to ta miejscówka już była na trailerze. Jeśli coś takiego byśmy dostali w kolejnym chapterze, no to mi by głowa pękła z tego wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że samochody już weszły jakiś rok temu, więc oni rok temu już by myśleli o tym, o kolejnych rzeczach. No, coś niesamowitego. Miejscówka, zobaczcie, takiej miejscówki w ogóle nie było, a wygląda mega fajnie. Okej. I powinniśmy tutaj dostać coś takiego. Zobaczcie, jak dobrze to wygląda. Mi trochę to przypomina trochę Tiltedy, ale troszeczkę jeszcze bym tutaj dodał zalewu zastoju. Coś takiego, takie połączenie. Fajnie to wygląda. Samochody, stacja. No i tu już właśnie, o, tu widzimy teraz zalew zastoju. No i to, co mamy w tym chapterze. Ale jeszcze będzie kawałek, zobaczmy. No niektórych rzeczy nie było. W ogóle zobaczcie, czekajcie, stop. Samochody wchodziły wtedy, kiedy mapa była zalana. Tak? Naprawdę? Jestem w szoku. Czyli to był sezon czwarty? Trzeci, czwarty, coś takiego. Okej, no, dawać za mną jeszcze tą miejscówkę jedną. Ona tu będzie na końcu. I zobaczcie. Kolejne to jakby miejsce z tego wszystkiego. Być może, być może, być może. Zobaczmy dalej. Jeszcze coś tutaj będzie? Chyba już nie. Także widzowie, no według mnie, no jest to mega, mega taki promyk nadziei, że coś takiego się pojawi. I teraz przechodzimy do tego, na co tak naprawdę wszyscy czekali. Czyli do tego, co już oglądaliśmy nieraz. Ja już mówiłem nieraz o tym, co tutaj widzę. Moim zdaniem, to co teraz tutaj widzimy, to jest właśnie ten realny świat, do którego trafimy. Czyli do tego Flipside. I tutaj mówiłem wam o tym, że widzimy agencję i widzimy inne rzeczy. I ta agencja, no zaraz, jak dojdziemy do agencji, to wam ją pokażę po prostu. O, cie panie, patrzcie się. Ej, w ogóle zauważyliście to? Ej, ale odkryłem teraz przez przypadek coś. Przecież ta szafka jest teraz na mapie. Ta z kamerą jest szafka z kamerą. Ej, widzicie to? Ej, to są dymy. Jest coś takiego na mapie. Dobra, nieważne, lecimy. Mamy tutaj, patrzcie się, mamy agencję. Mamy tutaj agencję na wzgórzu. To jest totalnie, w sensie, ten sam budynek, ale w innym miejscu. I moim zdaniem w ogóle agencja pojawiła się w ten sposób na mapie, że została ona przeniesiona z innego świata do naszego. Czyli być może ten świat, w którym jest Jonesy, to u nich jest właśnie taka agencja na mapie, czy też na miejscówkach. Więc być może w kolejnym chapterze agencja powróci, tylko w innym wydaniu. Bardzo podobnym, ale w innym. No i widzowie, ostatnią miejscówką jest ta miejscówka, którą widzieliśmy właśnie od Donalda Musztardy, a takiej miejscówki nie widzieliśmy na mapie, na której teraz gramy, więc prawdopodobnie my właśnie tam się znajdziemy. Być może w ogóle cały sezon się tam zacznie w tym laboratorium, w tej bazie, no nie wiem, ale no będzie ciekawie. A więc widzę, to by były wszystkie lokalizacje, które udało mi się znaleźć. Jeśli wy coś znajdziecie, napiszcie do mnie na Twittera, napiszcie do mnie na Instagrama, no, a być może znajdziecie się właśnie w takim odcinku. Także to by było na tyle, trzymajcie się, na razie, piona!